Siemaneczko, kolejny film pocztowe i ciemne. Mam baterię słabą, tu już ładuję. Zobaczcie. Już wcześniej pocztowe wypuściłem, bo bateria jest słaba. Tak to bym wam pokazał po kolei, krok po kroku. Tu są pocztowe, a tutaj są te świry. Nie będę ich gonił szmatką. Niech chodzą. Jeszcze bym dopędził 50 tych, ale tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem siedzi pocztowych. Jeszcze nie były karbiode. Zobaczcie, jak chodzą. No i te dobrze chodzą. Andelundy. Baterię mam naprawdę słabą. Miałem tam 70%, nagrywałem film 20 minut. Nie wytrzymała, jest zimno. Tutaj nie ma nic żadnego. Koczko dana. Te ładnie pracują, bez gonienia. I zobaczcie, jak zaczęły głębie chodzić. Wyrzuciły. No pocztowe jeszcze słabo, one dopiero drugi raz sam, co są puszczone. Nic nie świrujemy. Niech gwizdamy, niech sobie siadają, ile chcą. Tu jest parę ciemnych. Ten chyba albo białolot, albo ma przestrzał. A tam też jest tutaj. Nie wiem, ile będzie film. Czekamy. Samica. Widziałem, się napiła. Elegancko. Później pokażę. Niech chodzą. Idę pod ładowarkę. I tu wrzucimy ładowarkę. Mam słabą baterię. 15 po... Osiadają. No i dobrze. Niech się w ogóle przelecą. Nie gonię ich, żeby latały mi na czas. Ale niech się przelecą. Miałem ich nie puszczać pocztowych. Ale jak to ja nie mogę puścić, panowie. Jak ja mu lubię, jak chodzą głębie. A te? Ale mam jeszcze 15%. Bateria słaba. Zobaczcie, jak chodzą. Pocztowe, mówię, wcześniej były puszczone, bo tu miałem telefon. Budapeszty pięknie odeszły. Zaraz będzie karmienie. Niech chodzą. Drzwi już pozamykane, nie wchodzimy. Kurwa, wszędzie te gówno tych psów. Wlazły. Na szczęście chyba. Tu są też parę ciemnych, nie? A ciemny jeszcze z żadnym nie usiadł. Pocztowe siadają do siebie, ładnie wchodzą. No i dobrze. Ale to widzę, takie ruchy mają dobre. Nie będę żadnej flagi podnosił. Te 5 minut niech sobie wylatają. Pocztowe dłużej chodzą. Ale żaden nie usiadł pocztowy do ciemnych. Wszystko tam siada. Zaraz będą wchodzić. Nie wiem, czy tam światło im zapaliłem, czy nie. Jest jeden ciemny, dopiero usiadł. Pocztowy jeden siadł, widzę tam z tamtej strony, nie wiedział, jak usiąść. O, tam jakieś wysoko idą. Nie wiem, co to pocztowe. W ogóle połowy dzisiaj przyszedł. Późno, żeby gonić. Jeden ciemny usiadł dopiero. O, jest tutaj ten, co chciał tam usiąść. Gdzieś się to spadł na ziemię i usiadł sobie. A tam 4 albo 5, 4, 6 pocztowych chyba. Zobaczcie, dają. Tam bardzo wysoko. Albo ciemne, albo pocztowe. Jastrzębia nie widać, Bolek jutro chce, żebym mu broń dał, ale tylko mu dam na chwilę. I z powrotem zawijam. Nie ma. Dobrze, niech siadają. To nie będzie długiego filmu. Tam przerozdzieliłem środek, to mogą sobie przeważyć. No i te zjechały i te już zjeżdżają, zobaczcie. A nie, pocztowe to były tak wysoko, jedne, dwa ciemne. Niech zjeżdżają. Nie chcę, żeby pocztowe zerwały się. Te wszystkie świry czekają.
Na amo. Jak to usiąść? Niech wchodzą. Nie ma, dzisiaj drzwi będą pozamykane, muszą wchodzić. A tu chyba kratka jest zamknięta. Tak, kratka jest zamknięta. Zobaczymy. Zobaczcie, wczoraj było sprzątane, już nawalone. Chodź, 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 chodź. Dobra, tam się światło pali. Tak wchodzą zaraz. Te odpoczywają. Ale jak w ulu. Chodzą, żadźcie. Pięknie wchodzą. Jak w ulu. Dzisiaj wchodzą, bo wczoraj nie chciały wchodzić. Dlaczego? No bo stukaliśmy, pukaliśmy. Dlatego nie chciały wchodzić. Dobra, idziemy po żarcie zaraz, jeszcze tu programy, jak to wygląda. Te niech koczki sobie wchodzą, też na ziemi. Zobaczcie, ciemne jeszcze latają, parę sztuk jeszcze lat. Pocztowe ładnie sobie zbierają. Będą wchodzić normalnie. Drzwiami już nie ma wchodzenia. Muszą przez klapy wchodzić. Będą puszczone tylko na głodnego. Klepią. Zobaczcie, tu siadają. Tygryski. No to wylatały. 8 minut wylatały, bo zaczął. Doszłem do telefonu, to już chodziły. 7 na pewno. Jeszcze 3 chodzą. Marek dzwonił, nie odebrałem. Pojechał coś tam ogarnąć. Ma być za godzinę. Będzie już ciemno. Zobaczcie, jak wala. I czerwona, nie chciała wyjść. Mam parę późnych takich młodych. Ale latały. Dłuższy czas, 2 sztuki mam później, co nie były w ogóle lotowane. Zobaczymy. Też się będę dawał. Nie będzie tam, zlituj się. No tu idą, zobacz. Dużo mi się tylko nie kąpały, bo rano będą się kąpać. Ale tu zamknę tą bramkę. To pocztowe tu nie będą wchodziły. Chodź, 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 chodź. Zamknę, żeby one tu nie wchodziły, bo tutaj nie stoi woda, tylko tu na rogu stoi woda. Ale tutaj przewiercę, kolega mi jakiś powiedział, i tam będzie ładnie schodziła woda. Tak, tu przewiercę. Przewiercę wiarką mi nie schodziła. No tu samica chyba, ta co złapana, chce iść w parę. Ona idzie do likwidacji. O, telefon nie wytrzyma już. Bo już się czarny zrobił. Czekajcie, wygramy. 10 minut będzie dzisiaj tutaj. Troszkę podładuję. Wiecie co, dam pauzę. No to chyba nic nie da. O, jest dobra, 3%. 3%. Nie, damy, wyłączymy i później ja go wkleję i dogram jak karmię. Niech on się ładuje. Panowie, mamy 6%, wszystkie są już w środku. Pocztowych jest jeszcze 20 sztuk na dachu. Chcą przez okno wchodzić, ale już się uczę normalnie przez wloty. Niech wchodzą. Gołębie zostały nakarmione. Jedzą właśnie teraz wszystkie sobie przy korycie. Później jeszcze wodę doniosę. Mają jeszcze. Idziemy pokazać pocztowe. Tu są Budapeszty. Też im światło zapalę. Zobaczymy, czy wszystkie wróciły jasne. Są, czy są 3. Raz. 2. 2 na pewno są jasne. 3 są jasne. To są wszystkie. Budapeszty powracały. Bateria słabą. Może zdążymy dograć te 2 minuty. Zobaczcie go. I cały czas dochodzą.
wchodzą, mam korytarz otwarty. Karmę mają w gębniczku. I później tam niech sobie siedzą. Tam jest parę sztuk, ale tam nie ma siedziaków, nie ma nic. To muszą tu wrócić do wody i do karmy. Dogrywamy, aż się wyłączy. Tam jeszcze jest parę sztuk. Tu mam takiego szymla, on trzy gniazda sobie wybrał. Wybrał sobie czwórkę, piątkę i szóstkę. Ja go zamknąłem. Gdzie ten szymel? Gdzieś tu jest. Tamten biały, fajnie. Dwie samice sobie wybrał. Starą i młodą. Mocny gołąb. Jutro im se sprzątnę. Mają do picia wszystko. A, tam mi pisaliście, żebym te daszki odkręcił. Tak, panowie, odkręcam te daszki i w jednym rogu wstawiam jeden słupek i w drugim rogu drugi słupek. I tu na rynku się zapytam, ile będzie chciał za 8 cel ode mnie. To bym kupił 8 cel i miał święty. A jak nie, to skórnika wykręcę. Zobaczcie, tu jeszcze są. Ale one po włażą. Nie mają wyjścia. Chcą włazić, to niech włażą. Może się zaraz wyłączyć. Dogrywamy, aż się wyłączy telefon. Idziemy do domu. Muszę tam coś porobić. Te teraz są karmione. Kał jest normalny. Słabo już widzę. Dzisiaj... O, jest ten, o, są te dwa, co odeszły. To one są jak widyny. A berliny są dwa? Jeden. Jeden. A drugi gdzie?